Nie wiedziałam zupełnie niczego na temat profilaktyki raka, zanim zachorowała moja siostra. W naszym otoczeniu właściwie nikt nie wiedział niczego. W przypadku mojej siostry guz był bardzo blisko sutka, więc ona miała więcej szczęścia pod tym względem, że łatwo było go wyczuć. Nazywam się Alicja Sekret, jestem life coachem, tłumaczem, zajmuję się też szkoleniami. Lekarz mnie przekonał, że operacja oszczędzająca będzie dla mnie wystarczająca. I tak też się stało. Przeszłam chemioterapię, 4 cykle, a potem nastąpiła radioterapia i zakończenie leczenia. Badałam się regularnie, co roku. To USG nie wykazało niczego. W którymś momencie też zaczęłam badać się palpacyjnie. To jest bardzo trudne i wszystko zależy od budowy piersi, umiejscowienia guza, od jego wielkości. U mnie był umiejscowiony głębiej, więc odkrycie go zajęło mi trochę więcej czasu, w związku z czym urósł trochę bardziej, 1,5 cm. Jakoś tak ten guz urósł pomiędzy jednym USG a tym moim wykryciem. Tak naprawdę w obecnych czasach nie ma to żadnego znaczenia, czy jest się w grupie ryzyka, czy nie. Moim zdaniem wszystkie kobiety powinny badać się tak samo. Im częściej, tym lepiej, im bardziej regularnie, tym lepiej. Wczesne wykrycie jest kluczowe dla wyleczenia. U mojej siostry leczenie trwało 3 miesiące. Nawet w przypadku mojego guza inwazyjność leczenia była do zniesienia, tak bym to ujęła, bo to było w sumie 6-7 miesięcy. Natomiast jest porównanie. U mnie to było 6-7 miesięcy, u mojej siostry 3-4. Ten etap, na jakim się wykryje guza, ma kolosalne znaczenie.